Ustawa Szyszki tnie jak siekiera. Polska w trocinach. Bartosz Nosal pisze o tym, że od kilku dni w całym kraju mieszkańcy odkrywają, że znikły drzewa rosnące od niepamiętnych czasów. Wychodzimy i słyszymy wycie pił, alarmują czytelnicy Wyborczej. Miałam to samo. Byłam w Zakopanem i w tym czasie moja sąsiadka na Facebooku napisała, że właśnie w mojej miejscowości na granicy Warszawy słychać bez przerwy piły. Powód tej ogólnopolskiej rąbanki, zgodnie z ustawą firmowaną przez ministra środowiska Jana Szyszkę od 1 stycznia, drzewa i krzewy na prywatnym terenie można wycinać bez nadzoru i konsekwencji, jeśli nie są pomnikami przyrody. Nawet stare i przede wszystkim zdrowe drzewa. Ludzie wycinają te, które wcześniej im przeszkadzały, bo na przykład trzeba było sprzątać liście. Ale to nie tylko ten problem występuje, bo wszystko wskazuje na to, że być może mieliśmy tutaj do czynienia z lobbingiem części deweloperów. Powtarzam, lobbing sam w sobie nie jest zły, natomiast problemem staje się, kiedy jest lobbingiem niejawnym, zakulisowym, w wyniku czego jest wprowadzona zmiana ustawowa, która teoretycznie miała mieć inne cele, inne uwarunkowania, a w rzeczywistości została wprowadzona w interesie konkretnych firm. I jak rozumiem wypowiedź Jarosława Kaczyńskiego, który mówi, widać w tej sprawie lobbying, te przepisy zostaną zmienione, tak powiedział w czasie spotkania z warszawskimi działaczami partii, to rozumiem, że Mariusz Kamiński weźmie się za prześwietlenie Ministerstwa Destrukcji Środowiska, jak to już mówił Piotr Maślak w swoim przeglądzie prasy w TOK FM. No i Ministerstwo Destrukcji Środowiska zostanie, działalność tego ministerstwa zostanie dość porządnie przebadana. Adam Wajrak na drugiej stronie Gazety Wyborczej pisze, minister Szyszko mówi, że jak ktoś posadził drzewa, to ma prawo je wyciąć. Na pozór racja, tyle że na to pozwalało już poprzednie prawo. Drzewa owocowe i drzewa mające do 10 lat można było wycinać bez zezwolenia. 10 lat to chyba wystarczający czas na przemyślenie, czy posadziliśmy drzewo we właściwym miejscu, czy też nie. Drzewo ścina się błyskawicznie, a rośnie długo. Dzięki tej jednej populistycznej decyzji Polska na wiele lat stanie się brzydszym, mniej zdrowym i niezbyt przyjaznym do życia krajem. Pamiętajmy, komu to zawdzięczamy. Kończy twój komentarz Adam Wajrak. Całej audycji wysłuchasz w aplikacji mobilnej TOK FM oraz w archiwum na stronie tokfm.pl/audycje.